jakoś przywykliśmy w naszej tradycji właśnie Konstytucję 3 maja wyodrębniać, stawiać ją w niejakiej takiej hierarchii aktów prawnych, historycznych, na pierwszym miejscu. To jest najważniejsza z polskich konstytucji, tych wszystkich ustalonych. Przecież mieliśmy dwie w dwudziestoleciu międzywojennym, no mamy współczesną. Dlaczego tak sądzimy? Czy to jest sąd, który rzeczywiście broni się w świetle teorii prawa i badań historycznych? Przy prawie można by się zastanawiać, to jest ciekawe zjawisko, że powołujemy się cały czas i świętujemy nawet naszą ojczyznę w dniu Konstytucji 3 maja, czyli aktu prawnego, który obowiązywał ile? Rok? Niespełna. Prawda? A jednak okazuje się ważnym dla nas aktem i to nie tylko ze względu na tradycję i na to, że powołujemy się, nawet nie ze względu na sam tekst i też nie ze względu na ideę, która temu przyświeca. Inaczej jest w przypadku pierwszej konstytucji, bo Konstytucja Stanów Zjednoczonych cały czas obowiązuje i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych cały czas stara się na podstawie tej konstytucji orzekać w wielu sprawach niezwykle nowoczesnych. Można powiedzieć, że to dobrze, że taka konstytucja obowiązuje, że jest tak dobra, że tak długo obowiązuje. Inni powiedzą, nie, to jest pewien błąd, należy zmieniać konstytucję, dlatego że tamta jest napisana starym językiem, a świat się zmienia. I tak Francuzi, druga konstytucja po naszej w Europie, to konstytucja francuska, potem kolejna francuska, potem konstytucja dyrektoriatu, a potem jeszcze zmiana konstytucyjna we Francji, a potem zmiana lipcowa. Ja bym tutaj zacytowała fragment preambuły do konstytucji, w której jej twórcy mówią, jak sobie wyobrażają cel tej konstytucji. Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą i teraz egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Czyli oni mają świadomość bardzo silną, taką emocjonalną, nie tylko racjonalną, że oni nadają krajowi ustawę zasadniczą dla tego narodu jak krew życiodajną. I że ta ustawa zasadnicza, to już mówiłam, zmieni byt, utrwali byt tego narodu. I chociaż trwała ta konstytucja tylko kilkanaście miesięcy, no bo rosyjska ingerencja i przegrana przez nas wojna położyły jej kres, to jednak w świadomości społeczeństwa ona ma wagę ze względu na to, co myśleli współcześni, ale także ze względu na to, że przekonała nas, że my w kryzysowym stanie państwa, w jedynym momencie, kiedy mogliśmy na to sobie pozwolić, kiedy byliśmy niepodlegli, nie musieliśmy słuchać Rosji przez pewien czas tylko niestety, potrafiliśmy nadać sobie taką ustawę zasadniczą, którą podziwiały inne kraje i która zapewniała, dodajmy, byt Polski jako państwa sprawnego i trwałego, no, gdyby nie rosyjska interwencja, ale zapewniałaby ta świadomość, że stworzyliśmy coś, biorąc zresztą do niej elementy z polskiej tradycji, co miało wagę egzystencji narodu. Czyżby w takim razie interwencja rosyjska była dowodem na to, że ta konstytucja była dobra, potencjalnie niebezpieczna dla innych, dlatego że fundowała państwo, które będzie rządzone właśnie jako państwo prawa, powiedzielibyśmy troszeczkę późniejszym językiem? To by mówiła nie tylko Katarzyna, że my tego nie dopuścimy, ale najwyraźniej wypowiedział to pruski minister Ewald Friedrich Herzberg, który najpierw do posła w Polsce, a potem do własnego króla powiedział, że jeśli ta konstytucja się utrzyma, to Polska odzyska swoje siły i upomni się u Prus między innymi o to, co jej zabrano. Konstytucja jest oparta nie tylko na najnowocześniejszej myśli oświecenia i nie tylko na najlepszych zagranicznych przykładach, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki, ale też na dziedziczonych po renesansowych przodkach zasadach Rzeczypospolitej założonej w Lublinie w 1569 roku, a nawet wcześniej, sięgając do Neminem Captiva Bimus, Nisi Iure Victum oraz do Nihil Novi. Czyli wyjaśnijmy naszym widzom do zasady, która głosiła, że żaden szlachcic nie może zostać pojmany bez sądu. Prawomocnego wyroku.
I ta zasada rozciągnięta w ustawie o miastach królewskich, wolnych miastach Rzeczypospolitej, na wszystkich mieszkańców tych wolnych miast, łącznie decyzją Komisji Policji na Żydów. Chciałbym zapytać jeszcze o pewien paradoks, który się wiąże z uchwaleniem tej konstytucji. No bo ściśle wiążemy kwestię konstytucji z suwerennym bytem narodowym. To suwerenna wspólnota polityczna konstytucję uchwala i o tyle ta konstytucja ma moc, siłę sprawczą, o tyle możemy się nią szczycić, o ile robi to właśnie wspólnota suwerenna, ale przecież z badań choćby pani profesor wynika, że Polska już od drugiej dekady, co najmniej XVIII wieku, nie była państwem suwerennym. Jak w tym kontekście patrzeć na kwestię tej konstytucji? No to mówimy o tych 4 latach suwerenności, czyli latach 1788-92, kiedy Katarzyna II zajęta była, Rosja, Imperium Rosyjskie zajęte było wojną z Turcją i gdy polski Sejm rozpoczął ten najpierw bunt przeciwko Rosji, a następnie te modernizacyjne działania, których zwieńczenie stanowiła Konstytucja 3 maja, Katarzyna po 4 miesiącach Sejmu, w lutym 1789, zdecydowała, że nie uderzy na Polskę od razu za pogwałcenie jej gwarancji i obalenie Rady Nieustającej Instytucji przez Rosję Gwarantowanej, tylko że poczeka z wprowadzeniem rosyjskich porządków w Polsce do zwycięstwa nad Turcją. I na tym polegały te 4 lata. No, bezprzymiotnikowo to nazwę suwerenności, ale przymiotnik się tu ciśnie. No. Brutalnie tłumacząc nieco anglicyzm, można powiedzieć o okienku możliwości, które wtedy przed pierwszą Rzeczpospolitą się otworzyło. Czy to był taki czas i ten rodzaj wysiłku modernizacyjnego, edukacyjnego, oświatowego właśnie, związanego z formacją oświeceniową, który można nazwać rozkwitem polskiej wersji oświecenia? Istnieje taka znakomita książka amerykańskiej badaczki społecznej Gertrude Himmelfarb na temat właśnie różnych modeli oświecenia. Himmelfarb pisze tam, nie istnieje tylko oświecenie francuskie czy szkockie, te dwa najbardziej może przyjęte w naszym potocznym wyobrażeniu o czasach oświecenia. Opisuje inne modele oświecenia. My moglibyśmy do tych modeli dodać też polski, który nie był na przykład antykatolicki, był owszem w dużej mierze przez kler, jak już wspomniałem, animowany. Panie profesorze. Oświecenie było fenomenem międzynarodowym, a nawet międzykontynentalnym. Ale jak tylko ocierało się o praktyce, to musiało wziąć takie cechy dla lokalnych społeczności, czyli dla narodu. Czyli jak najbardziej możemy mówić o polskiej odmianie oświecenia, czy też nawet o wileńskiej odmianie oświecenia, czy o krakowskiej odmianie i tak dalej. I z całą pewnością o warszawskiej. I te oświecenie, zresztą jest wielobarwne, znajdują się antyklerykałowie w stanisławowskiej Polsce, tylko że zajmują bardziej marginalną pozycję niż we Francji, gdzie byli w dosyć centralnej pozycji na tle francuskiego oświecenia. Aczkolwiek powinniśmy pamiętać, że dzieła w obronie katolickiego kościoła przetłumaczona z francuskiego na polski i to był bardzo wysoki odsetek ówczesnej produkcji książkowej. A więc oświecenie, w skrócie powiedziałbym, że to jest dążenie, żeby ten świat był lepszy, żeby poddać racjonalnej krytyce świat, który jest, w takim zamiarze, żeby był lepszy. Czy ten wysiłek modernizacyjny nie został jakoś stymulowany przez pierwszy rozbiór w gruncie rzeczy, pani profesor? Oczywiście pierwszy rozbiór miał duże znaczenie, zwłaszcza dla elity, która rozumiała, że jak raz okazało się, że można to państwo rozebrać i jak raz zakosztowano zysków z tego rozbioru, to może się drugi raz to powtórzyć. I nikt nie zaprotestował praktycznie, poza działaczami oświecenia, no i Turcją, która nie uznała, prawda, tego zaboru, tego rozbioru, to może się powtórzyć. I w tym sensie tutaj inicjatywę bym przypisała Stanisławowi Augustowi. Mianowicie król doszedł po pierwszym rozbiorze do wniosku, że skoro w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 68-74 doszło do pogodzenia się
przyszłych rozbiorców kosztem Polski, to przy następnej wojnie, a wisiała ona w powietrzu od razu po pokoju w Kuczuka i Nardi z 1974 roku, może się sytuacja powtórzyć. Polska nie powinna pozostać bierna. W następnej wojnie powinna zachować się czynnie i czynnie mogła się zachować, będąc uzależniona od Rosji, tylko przy boku Rosji. Stanisław August wypracował pomysł tego przymierza polsko-rosyjskiego, którym Polska miała z jednej strony dostarczyć Rosji kontyngent wojska, pomocnicze siły, prawda? Liczył na jakieś reformy, ale przede wszystkim liczył na tę klauzulę, którą zawiera w XVIII wieku każdy traktat przymierza. Klauzulę integralności terytorialnej. Obaj kontrahenci poręczają sobie całość swoich terytoriów. I gdyby ten traktat został zawarty, jak wiadomo, Katarzyna w ostatniej chwili się z niego wycofała, to byłoby jakieś poręczenie, zabezpieczenie przed drugim rozbiorem Polski. To nam dało w praktyce, jeśli chodzi o Sejm, prawo do skonfederowania go, zgodę Rosji na skonfederowanie go. W tym sensie okoliczności wpłynęły na przebieg tego Sejmu. To są okoliczności zewnętrzne, międzynarodowe. A jak wyglądały te wewnętrzne okoliczności powstania, powołania Sejmu Wielkiego, panie profesorze? Od dłuższego czasu gotował się o pewien ferment, zwłaszcza wśród młodzieży, jak to ujął król. W reakcji na brutalne i aroganckie zachowania wojsk rosyjskich oraz rosyjskiego ambasadora, o których nie za bardzo można było mówić podczas PRL-u, ale w ostatnim pokoleniu przez panią profesor i jej uczniów na podstawie badań w rosyjskich archiwach, ale także w polskich i pruskich i austriackich, zostały należycie wyświetlone. Przez cały ten okres Rady Nieustającej niebezpieczeństwo wisiało w powietrzu i upokorzenia ze strony sąsiadów były na porządku prawie dziennym. I to prowadziło łącznie z gospodarczym rozwojem, z ulepszeniami w edukacji, które już zaczęło się od PR-ów i wspomnionych jezuitów i także teatynów w połowie XVIII wieku, żeby te średnie warstwy szlachty, ci, którzy mieli kilkanaście wsi na przykład, już poczuli się mniej zależni od magnatów, którzy coraz bardziej się zadłużyli i coraz bardziej skłaniali się ku prywatnemu trybowi życia, już nie prowadzili tak wystawnych dworów i orszaków jak kiedyś. A więc mamy do czynienia z dojrzewaniem pewnej klasy obywatelskiej, która już pchnęła do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. A kim dokładnie byli aktorzy tego procesu historycznego, o którym mówimy? Kim byli współpracownicy króla? Pani profesor wspomina, że to jemu należy przypisać jakiś rodzaj sprawczości w tym procesie, ale przecież nie pracował sam. No, Stanisław August, już wiele razy mówiliśmy, miał dwie albo trzy takie niezbywalne cechy. Po pierwsze, uważał, że odpowiada za państwo i że ta odpowiedzialność jest niezbywalna. Po drugie, uważał, że to państwo musi zostać zmodernizowane. To był taki absolutnie przekonany modernizator, czyli że trzeba w nim przeprowadzić reformy. A po rozbiorze doszedł do wniosku, że te reformy można przeprowadzić bez narażenia państwa, tylko wtedy, kiedy zezwoli na to Rosja. Więc oczywiście to było nastawienie, które go doprowadziło do Kaniowa, do spotkania z Katarzyną i prośby o zgodę na przymierze i reformy, gdy dojdzie do nowej wojny rosyjsko-pruskiej. Ale to o królu mówiliśmy dosyć. Teraz Ignacy Potocki, przywódca, faktyczny przywódca opozycji na Sejmie Czteroletnim, ideowy przywódca w gruncie rzeczy familii, czyli tej grupy politycznej, która modernizacji chciała od lat 20. i żył wprawdzie Adam Kazimierz Czartoryski, ale on miał mało nerwu politycznego i faktycznym przywódcą tego obozu reformatorskiego z familii się wywodzącego był Ignacy Potocki. I to był człowiek z innej tradycji, ale wiedział, że potrzebne są przemiany. To nie ulega kwestii. No, z czołowych postaci wymieniłabym tutaj jednak ideologa księdza Hugona Kołłątaja, który w przededniu Sejmu już wydał
no, wielką broszurę, ona potem miała dalsze tomy. Pierwszy tom wyszedł przed Sejmem do Stanisława Machowskiego, który był przeznaczony na marszałka, referendarza koronnego o przyszłym Sejmie, anonima listów kilka. No, tam jest cały projekt reformy, oczywiście republikańskiej, czyli tym duchu Ignacego Potockiego. Republikanizm oznacza głównie to, trzeba jeszcze bardziej osłabić władze wykonawcze, bo żeby nie zagrażały wolności. Hegemonem państw, hegemonem w kraju powinna być szlachta, niekoniecznie w Warszawie, tylko nie Warszawa z instytucjami, tylko szlachta na prowincji, a więc sejmiki. Królowi trzeba odebrać jego najważniejsze prerogatywy, czyli prerogatywę nominacyjną, którą po części zachował po rozbiorze, bo Rada Nieustająca przejęła ją, jeśli idzie o nominację do Senatu, ale de facto król sobie z tym dawał radę i odebrano mu już wcześniej prerogatywę dysponowania dobrami korony, czyli prerogatywę rozdawniczą. To był ten polski republikanizm, który uważał, że władzę w Polsce może, ja tak jak Kołłątaj napisał, przejąć Sejm, władza ustawodawcza, wyłoniona z narodu. Porozmawiamy wreszcie o samym dniu 3 maja. Pan profesor w swojej książce przedstawia nam zupełnie niezwykły, taki spowolniony, można powiedzieć, obraz tego, co się wtedy działo, ale też zaskakujący z punktu widzenia konfrontacji z taką wykładnią podręcznikową, której chyba do dzisiaj uczy się w polskich szkołach. Otóż mówi się nam, że konstytucję uchwalono fortelem pod nieobecność jej przeciwników. Tymczasem pan profesor podkreśla jednak, że to był jakiś rodzaj entuzjazmu, a w każdym razie aprobaty, który opanował spore rzesze szlacheckie. To jak to z tym było? Jak wyglądał ten dzień? Fortel rzeczywiście był. Zaplanowano rzepą przerwie na Wielkanoc, która była bardzo późna w tym roku, bo to było 24 kwietnia. Że 5 maja wprowadzą opracowany w tajemnicy projekt ustawy rządowej. I wezmą w zaskoczenie przeciwników, większość których jeszcze będzie na prowincji. Ale oczywiście tajemnica wydostała się, więc jeszcze na 3 maja. Ale i tak tego dnia było około 30 przeciwników projektu. Jeszcze było około 50 niezdecydowanych, bo ponad 100 zapisało się poprzedniej nocy, żeby poprzeć ustawę. A więc rzeczywiście przedstawiono to bardzo niezwykły i niezgodnie z procedurami sposobem, że odczytano fragmenty depesz, które sprawiły wrażenie, że lada chwila będzie rozbił Rzeczypospolitej. A król wtedy, który nie chciał wystąpić jako główny autor konstytucji, powiedział, że donoszono mu, że jest i przedstawiono mu projekt, który może uratować egzystencję kraju. I prosi, żeby był odczytany. No i został odczytany mimo protestu fanatycznego republikańskiego posła Kaliskiego, Jana Suchorzewskiego. I wtedy była wielka aklamacja, żeby uchwalić to. Ale słychać było dalsze protesty. A Suchorzewski nawet wyprowadził swojego synka na środek izby i mówi, że lepiej go zabiję, niż żeby dożył niewoli. Ale oczywiście to była typowa dla ówczesnych czasów teatralizacja życia publicznego. Ale przystąpiono do debaty. Prowadzący obrady Stanisław Małochowski uważał, że skoro są protesty, to trzeba jednak odbyć debatę. Nie można tak od razu uchwalić. I ta debata ciągnęła do 6 wieczorem. A jak się czyta tę debatę, widać, że były bardzo ważne zasady ustrojowe. Z jednej strony, z drugiej strony różnego rodzaju argumentów. Taki argument między innymi, że Boża opatrzność dała tylko tę krótką chwilę, żeby uratować byt ojczyzny. Ale też były poważne argumenty, że tron dziedziczny, czyli sukcesja tronu, może prowadzić do utraty wolności.
I dopiero pewnym przypadkiem, koło 6 wieczorem, kiedy król jeszcze raz chciał wziąć udział w debacie, jeszcze raz chciał przemawiać za przyjęciem konstytucji, to podniesiona ręka została wzięta na znak, że chce zaprzysięgać konstytucję. I wtedy ruszyli ku niemu posłowie. I on następnego dnia napisał do swojego posła w Petersburgu: widziałem, że rzecz da się zrobić, więc to zrobiłem. Więc przysięga, wykazał wielką przytomność umysłu, poprowadził wszystkich do pobliskiej kolegiaty, jeszcze nie katedry świętego Jana, a później za pomocą 12 sakrystii prowadził ich z powrotem i zadbał o to, żeby wojsko i komisje rządowe zaprzysięgły konstytucję. Uroczysta proklamacja, odśpiewanie Tedeum, no dobrze, ale też fortel. Jak to z perspektywy prawnika wygląda, gdy idzie o legitymację tego aktu? No bo dzisiaj podważamy takie akty, które są jakimś sposobem, jakimś wytrychem ustanawiane. Pojawia się grupa oponentów wobec samego aktu, pojawia się grupa legalistów, którzy uważają, że procedura może być niezachowana. Taki sposób przedstawienia całego projektu nie jest obcy. Czasami powołuje się specjalnie komisję, która, już nie wspomnę o ustawie 12 tablic 451 przed Chrystusem, która przedstawia po prostu akt jako właściwy. Ale przecież w II Rzeczpospolitej mieliśmy także rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy. Tak nasze kodeksy zostały wprowadzone, na przykład kodeks zobowiązań czy kodeks handlowy, po to, żeby Sejm nad nimi nie obradował, tylko żeby komisja, która to przygotowała, przedstawiła koherentny akt prawny, który będzie przemyślany i zostanie przyjęty, ewentualnie zostanie odrzucony. Tutaj dyskusja była, ale nie była to dyskusja długa. Tak naprawdę dyskusja była nad tym, czy przyjąć, czy nie przyjmować tego aktu. Okazało się, że siły polityczne są wystarczające do tego, żeby ten akt przyjąć, a więc z takiej perspektywy prawnej oczywiście da się to uzasadnić. Jasne, że niektórzy powiedzą, że tak jak Pan Jezus mówił, że biada wam prawnicy hipokryci, którzy przedsadzacie komara, a połykacie wielbłąda. A więc czasami jest tak, że zastanawiamy się nad detalami i mówimy: tu nie można, tam nie można, tu procedura nie pozwala, tu trzeba by było, no może nie 3 maja, tylko 5 maja, bo tam jeszcze podpisała deputacja, prawda? 5 maja ostatecznie sprawa stała się w pełni legalna, 5 maja konstytucja, ale czasami jest tak, że po prostu w pewnej sytuacji połykamy wielbłąda i mówimy: tak się stało i mamy konstytucję. No. Ale my tu mamy lepsze jeszcze, lepszą jeszcze legitymizację, bo jednak w połowie lutego 1792 roku odbyły się sejmiki, które stanowiły referendum konstytucyjne, to jest tytuł książki jednego z historyków, i których ponad 90% konstytucję zaakceptowało. To jest pełna legitymizacja. I nie darmo o tej legitymizacji, czyli o zakończeniu etapu zamachu stanu, przyjęcia przez zamach stanu, nie darmo o tej legitymizacji milczą akta targowickie i milczy dokument, którym Katarzyna uzasadnia wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski, no bo oficjalnie nie wypowiadała nam wojny w połowie maja, tylko wkraczała, żeby prawdziwych patriotów, czyli ten listek figowy w postaci konfederatów targowickich, wesprzeć. No właśnie, to jest też bardzo ciekawy czas, moment od uchwalenia konstytucji do wkroczenia wojsk rosyjskich. Pan profesor przygląda się mu także w tej książce. Jak go należy traktować w naszej świadomości historycznej? No bo jednak odnoszę takie wrażenie, że pan profesor próbuje nam przedstawić jakiś rodzaj sukcesu, który ta konstytucja odniosła. No bo myślimy jednak w kategoriach klęski bardzo często w takim potocznym ujęciu. Od uchwalono konstytucję i niestety za chwilę już przerwaliśmy naszą państwo. To jest niestety stara polska choroba, żeby więcej mówić o klęskach niż o sukcesach. A konstytucja 3 maja była olbrzymim sukcesem. Między innymi z zakresu poparcia społecznego. Ani jeden sejmik nie sprzeciwił się konstytucji 3 maja. I tak jak pani profesor powiedziała, 90% udzieliło różnego rodzaju poparcia dla konstytucji. Wszyscy ówczesni obserwatorzy byli zgodni, że to jest olbrzymi sukces dla króla i innych przywódców politycznych. W
tamtym roku, w ten annus mirabilis, cudowny rok po konstytucji, odbyło się mnóstwo uroczystości, żeby uczcić sukces. Po tylu dziesięcioleciach poczucie upokorzenia, wreszcie można było być dumny z bycia Polakiem. Prymas Michał Poniatowski, który akurat był w Anglii w czasie uchwalenia konstytucji, jak wrócił do Polski i przemówił do Sejmu, mówił o respekcie, jaki mu darzono jako Polak z powodu konstytucji. Przywołuje pan opinię Edmunda Burke'a, jednego z najwybitniejszych myślicieli politycznych tamtego czasu. Także aprobatywną. Ale jeśli mógłbym jeszcze dodać coś jeszcze ważniejszego niż ta atmosfera sukcesu, którą z perspektywy czasu można było wykpić jako naiwny optymizm, to w ciągu tych 14,5 miesiąca wdrożono wielu instytucji. Większość instytucji przewidzianych przez konstytucję uchwalono odpowiednie ustawy, nieraz nie zmieniając trochę duch konstytucji w kierunku republikańskim, ale pamiętajmy, że w obliczu wojny znowu Stanisław August dostał więcej władzy. I ta instytucja funkcjonowała. Niezwykle ważna była działalność tych wcześniej wspomnianych komisji porządkowych cywilno-wojskowych, które łączyło teren z Warszawą. I dlatego możemy mówić o nowej jakości polityki, o wielkiej zgodzie poza garstką malkontentów, która pojechała do Petersburgu, żeby suplikować Wielką Katarzynę o interwencję. I wobec tego nie tylko sama ustawa rządowa, ale cały ten rok pokonstytucyjny jest jak najlepszym świadectwem, do czego Rzeczpospolita suwerenna była zdolna. I dlatego właśnie uważam, że warto czcić dzisiaj Konstytucję 3. No właśnie, bo tu jest ten moment bardzo współczesny i powiedzmy sobie taki godnościowy. No, przedstawia się czasem dzieje I Rzeczpospolitej i jej ostatnie dekady, ostatnie lata jako jednak wysiłek nieudany, za który Polacy też sami siebie powinni obciążać. Pan profesor wyraźnie stara się pokazać, że tylko interwencja rosyjska tak naprawdę przeszkodziła temu wielkiemu wysiłkowi reformy. To troszkę jest tak jak Festiwal Solidarności w 80 roku i 81. Ciekawa analogia. Pani profesor. Ja bym powiedziała tak, że nasze badania, które mogliśmy już przeprowadzić w archiwach rosyjskich, prowadzą w gruncie rzeczy przy wszystkich tematach, jakie sprawdzamy, do rewizji tej tezy szkoły krakowskiej, że winni upadku państwowości są przede wszystkim Polacy, którzy to państwo tak osłabili, że tak było anarchiczne, że jego zniknięcie, tak jak jest u Sołowiowa przede wszystkim, najważniejszego, jest tylko kwestią czasu. Podczas gdy my, badając te archiwalia rosyjskie, widzimy, że nie tylko rok 1792, ponieśliśmy klęskę, bo w ciągu tych 4 lat nie było siły, żeby polską militarną sytuację do poziomu rosyjskiego dostosować. No nie mogliśmy, mieliśmy 100 tysięcy, uchwaloną 100-tysięczną armię, ale realne siły pozwoliły na niecałych 60, 58 tysięcy bodajże walczyło w czasie wojny 92 roku. Ale my badamy też wcześniej, w epoce saskiej, za Augusta III, poza pierwszym sejmem 36 roku, wszystkie inne zostały zerwane, kilkanaście zerwanych sejmów. I my teraz wiemy, jak to się działo. Oczywiście walka stron, wewnętrzny konflikt między Czartoryskimi i Potockimi i przekupstwo niektórych posłów przez zwłaszcza Prusy sprawiała, że sejmy zwyczajne, ordynaryjne były zrywane dzięki liberum veto. Ale myśmy mieli ten środek nadzwyczajny i pan profesor pisze o nim w tej najnowszej książce także, Konfederacja. Czyli ogłaszamy sytuację wyjątkową i zawiązujemy sejm pod węzłem Konfederacji. Wtedy weto nie działa i ilekroć próbowali to zrobić Czartoryscy i August III, który mimo, że był królem narzuconym, wiedział w jakim kierunku powinien dla tej ojczyzny pracować, żeby i Saksonia miała z tego wiele. Otóż ilekroć próbowaliśmy zwołać Sejm pod węzłem konfederackim, z Petersburga przychodziło twarde weto, że Rosja uderzy wszystkimi siłami
na próbę pogwałcenia polskich wolności, czyli okiełznania liberum veto. A może nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że w prusko-rosyjskich układach przymierza, które były wciąż odnawiane, także Prusy były zobowiązane do wsparcia w takim wypadku Rosji. Więc to pokazuje, dlaczego nie mogliśmy tej słabości państwa przez tak długi czas pokonać. No, pani profesor, napisała pani, że Stanisław August Poniatowski przegrał państwo, ale wygrał naród. Co to znaczy? To dotyczy odrodzenia tego narodu, głównie dzięki wysiłkom modernizacyjnym w oświacie, do tej i zdolności tego narodu do przyjęcia tej wielkiej reformy, ale także do poczucia, że staliśmy się w pełni XVIII-wiecznym narodem europejskim, że potrafiliśmy od strony politycznej tę europejskość, tej europejskości dowieść właśnie przez konstytucję, że słowem te możliwości, które mieliśmy, wykorzystaliśmy. No, nie wchodzimy w wiek XIX z poczuciem, że jesteśmy narodem niezdolnym do stworzenia sprawnego państwa, że jesteśmy narodem, jak to mówił Staszic, z głębokiego średniowiecza, jeśli idzie o instytucje i tak dalej. Wróćmy do samego tego aktu. Księże profesorze, czy można powiedzieć, że ta konstytucja po amerykańsku jest najbardziej demokratyczną z uchwalonych wtedy w świecie konstytucji? Myślę, że kryterium demokracji tutaj nie jest najważniejszym kryterium, natomiast ważniejsze jest to, co z tej konstytucji zostaje, bo jest to ciekawe zjawisko, pewien fenomen, że akt, który bardzo krótko obowiązuje, ale jest aktem podstawowym, tak wiele po sobie zostawia. Przede wszystkim mówi o roli samej ustawy zasadniczej, która jest potrzebna i która została rozpoznana przez społeczeństwo w tym bardzo szczególnym momencie jako szansa ratowania narodu, jako szansa na ratowanie ojczyzny, jako szansa ratowania państwa, a jest podkreślająca znaczenie instytucjonalnego państwa. I próba wskazania porządku, który mógłby okazać się porządkiem trwałym. No dobrze, no to co jest... I są wartości, które się kryją, dlatego że ona jest konkretną manifestacją wartości, na które zgodzono się wtedy i które są świadectwem tego, co stanowi polski konstytucjonalizm. A więc można się do tego odwołać, choć ta konstytucja była wydana w czasach zupełnie innych, niż mieliśmy szansę później jakąkolwiek inną konstytucję w XX wieku wydawać. Ale pamiętamy, że po drodze mamy XIX wiek i te cesarstwa, które rządzą Europą, a nie tylko naszym terytorium. Tak naprawdę. Więc stanowi o tym testamencie, jeśli tak można określić tę konstytucję, testamencie pierwszej Rzeczpospolitej? Bo gdy mówimy o testamencie, to oczywiście mówimy o jakimś rodzaju nawiązania łączności, przekazania przez tego, kto odchodzi, temu, kto jest albo kto nadchodzi czegoś. Pan powiedział, że jest przede wszystkim dokument konkretny, bo testament wymaga konkretnego dokumentu. Dobrze. Jest dokument pisany. Ale co to jest? Czy jest rzeczywiście jakiś rodzaj testamentu? W wielu aspektach. Po pierwsze, same regulacje. One były naówczas oceniane bardzo wysoko. Tuśmy już o tym mówili. Po drugie, no jak już to, co mówiłam już, wyjście z tego poczucia, że mamy państwo anarchiczne i nie potrafimy go poprawić. Po trzecie, poprawiamy go tymi elementami i zgodnie z polską tradycją. Ta przewaga, odpowiedzialność władzy wykonawczej wobec władzy ustawodawczej. Ja bym jeszcze inną reformę tutaj pokazała jako dowód przełomowości. Reformę społeczną, to znaczy mieszczańską. No, nadanie mieszczanom, zrobienie z mieszczan w gruncie rzeczy stanu współrządzącego krajem. Chociaż nie stworzono osobnej izby sejmowej, to jednak mieszczanie uzyskali wpływ realny na ustawy w tej konstytucji. Poczucie, że będziemy ją dalej rozwijać w kierunku wsparcia tych warstw nieuprzywilejowanych, tu myślę o chłopach, które tego wymagały. Kołłątaj tutaj pisał w takim projekcie dla deputacji konstytucyjnej, że jeśli kraj będzie miał tylko 100 tysięcy familii, czyli szlacheckich, które rządzą krajem, a nie uczynimy z Polski, istnienia Polski sprawą, którą za swoją uważają także chłopi i mieszczanie,
to Polska się nie obroni. I zaczęliśmy w tym kierunku ważną działalność, czyniąc właśnie z mieszczan stan współrządzący i mając zamiar poprawić sytuację nieuprzywilejowanego drugiego, uciskanego stanu chłopskiego. No to sprawa chłopska to jest węzeł gordyjski dla Polski, ponieważ poprawa sytuacji chłopów musiała się odbyć kosztem przywilejów szlacheckich. A szlachta była tą warstwą, która jednak wspierała wszystkie te państwowe przemiany. I dlatego to do lat 60. XIX wieku nie mamy uregulowanej w nowoczesny sposób sytuacji stanu chłopskiego. Panie profesorze, co jest aktualnego w Konstytucji 3 maja? Niemodnie jest dziś zacytować Karla Marksa i nie jestem bynajmniej jego wielbicielem, ale w jednej sprawie miał niewątpliwą rację, a to jest w sprawie Konstytucji 3 maja. W połowie XIX wieku pochwalił Konstytucję 3 maja jako akt niebywałego w dziejach altruizmu ze strony szlachty, że oddała część ze swoich przywilejów. I więc, jeśli nawet Marx coś takiego może pisać, to chyba powinniśmy wziąć to poważnie. Czy można mówić o pewnej ciągłości, aktualności, żywotności tradycji republikańskiej, z której to ducha ta konstytucja powstała? Oczywiście nie mówię o republikanizmie francuskim tamtego czasu, chociaż mówimy tu o Kołłątaju, ale jednak pan profesor zauważa, że wzbraniano się przed nazbyt śmiałymi porównaniami z Francją, z ruchem jakobińskim i tak dalej. W Polsce się tego obawiano. Tylko o tradycji republikańskiej, którą określa się jako zapomnianą nieco tradycję myślenia politycznego, sięgającą starożytnego Rzymu, republik włoskich końca średniowiecza i renesansu, no i wreszcie właśnie pierwszej Rzeczpospolitej. Tak, to jest to wspólne dziedzictwo europejskiego republikanizmu, nawiązując do rozwiązań w starożytnej Grecji i Rzymie. I takie dziedzictwo w postaci mieszanego ustroju całkiem nieźle się sprawdziło w Rzeczypospolitej między połową XVI a połową XVII wieku. Później to ogięło pod naporem olbrzymich wyzwań 70-leciu wojny toczony na własnym terytorium, które wyczerpało w dużej mierze to społeczeństwo, osłabiło swoją możliwość do samoobrony również tutaj. Natomiast jeśli chodzi o podatki, właśnie w trakcie tych wojen bardzo dużo wysiłek wydał z siebie szlachty, żeby finansować choćby kampanię pod Wiedeń w 1683 roku. Czy mógłbym wrócić do kwestii testamentu? Proszę bardzo, oczywiście. Testament to jest jakby ostatnia wola i testament. To jest jakby rodzaj moralnego zobowiązania dla spadkobierców. Ale konstytucja niekoniecznie miała być testamentem. Trochę przez los stała się testamentem. Wybitny historyk Emanuel Rostworowski pisał o dwóch testamentach ginącej Rzeczypospolitej, czyli o konstytucji oraz o insurekcji kościuszkowskiej. I później w niesłychanie ciekawym fragmencie podręcznika o dziejach Polski porównał późniejsze oddziaływania między sobą tych dwóch tradycji. Możemy powiedzieć, że przez XIX wiek i większa część XX, ta tradycja, ten testament insurekcji był ważniejszy. Ale tym bardziej odkopać właśnie trochę zapomnienia kontekstu, następstwa, wdrożenia i treści Konstytucji 3 maja, bo to pokazało jakby inną drogą rozwoju, ewolucyjnych zmian politycznych i społecznych. A tu niesłychanie ważna jest właśnie sprawa chłopska. Artykuł 4 Konstytucji bywa niedoceniany. Jakże często słyszymy, że Konstytucja 3 maja nie zniosła poddaństwa chłopów. Trzeba czytać trochę między wierszami. Ten zapis, że ktokolwiek przychodzi od momentu, jak stanie na ziemi polskiej, jest wolnym człowiekiem, może iść do miasta, uczyć się rzemiosła, może iść do którego z majątku i wejść w umowę za swoją pracę w zamian za gospodarstwo. I jak skończy swoje zobowiązania, może przenieść się gdzie indziej.
a to nawet dotyczy tych, którzy wracają do Rzeczypospolitej. Jak utrzymać poddaństwo przez dłużej niż jedno pokolenie, zwłaszcza w regionach przygranicznych? A poza tym to wiekopomna deklaracja, że chłopi stanowią największe źródło mocy narodu i najliczniejszą jego część. To już jest eksplicite, że Rzeczpospolite to wszyscy mieszkańcy. Wszyscy należą do jednej ojczyzny, do jednego narodu, do jednej wspólnoty. Rzecz jasna, że nie można było prowadzić tę zmianę od razu. Ale Hugo Kołłątaj, który odpowiadał za dość ogólnikowe formułowania tego artykułu, wiedział, że trzeba stoczyć bitwy po kolei. Najpierw wygrać tę bitwę, później następną, aby dojść do takiej bardzo spójnej wizji całego społeczeństwa, które nie sprowadza się tylko do uprzywilejowanej szlachty, mało uprzywilejowanego mieszkaństwa i w ogóle nie uprzywilejowanego chłopstwa i jeszcze Żydów odrębnie. To jest także odpowiedź na spory, które dzisiaj się toczą w polskim życiu publicznym, które odmalowują portret I Rzeczpospolitej i szlachty jako... No i chłopstwa jako stanu niewolniczego w gruncie rzeczy, porównywalnego z tym stanem niewolników za oceanem. No, odpowiedź niezwykle frapująca. Tu mamy początek właściwie cnoty Solidarności. No właśnie. Dlatego, że jest mowa o szlachcie, ziemiaństwie, o miastach i mieszczanach i o chłopach włościanach. Jako, to są pierwsze artykuły Konstytucji, które mówią o społeczeństwie, a więc mówią o tym, kto ten naród stanowi. Gdybyśmy mieli później sąd, który mógłby interpretować to z tego artykułu dotyczącego włościan, oczywiście wyinterpretowano by swobodę przemieszczania się, tylko trzeba było, musiałoby trochę czasu upłynąć i pewne zmiany musiałyby nastąpić także w stosunku do rozumienia interpretacji. Ale jeśli myślimy o tym, że ta cnota Solidarności służy budowaniu wspólnego państwa i wspólnej ojczyzny, natomiast z drugiej strony brak tej cnoty Solidarności i zwracania uwagi na tych, którzy żyją koło nas i z którymi żyjemy razem i z którymi dzielimy los, powoduje rozbicie tej społeczności.